Dobry wieczór Państwu. W ubiegły piątek komando izraelskie zlikwidowało pod Teheranem Mohsena Fakhrizadeha. To był fizyk irański, odpowiedzialny za przygotowanie planu budowy broni jądrowej. Dlaczego Izraelczycy zdecydowali się na taki krok? No, zapowiada się zmiana polityki Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. I Izrael chciał uprzedzić tę zmianę, uprzedzić normalizację stosunków amerykańsko-irańskich. Tak naprawdę w Izraelu panuje panika, gdyż Biden i jego doradcy, jego członkowie jego zespołu zapowiedzieli całkowitą zmianę polityki Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie i tak naprawdę odwrót o 180 stopni od polityki Donalda Trumpa. A konkretnie, po pierwsze, sam Biden, a również jego ludzie zapowiedzieli powrót do porozumienia z Iranem w sprawie broni jądrowej. A to jest interpretowane w Izraelu jako danie Iranowi możliwości budowy broni jądrowej. Stąd likwidacja Fakhrizadeha. Ale to nie wszystko. Nie tylko chodzi o normalizację z Iranem, ale również jeszcze dwa bardzo ważne punkty, a mianowicie Dan Shapiro, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu, zapowiedział, że utworzenie państwa palestyńskiego będzie znajdowało się w centrum polityki Bidena. Czyli Stany Zjednoczone powracają do koncepcji dwóch państw w Palestynie, państwa żydowskiego i państwa palestyńskiego. Koncepcji, którą musiał zrealizować Kerry, mu to nie wyszło wtedy, ale jego ludzie teraz będą w administracji Bidena. Oczywiście dwa państwa w Palestynie, palestyńskie i żydowskie, to był punkt, który został usunięty z programu polityki amerykańskiej przez Donalda Trumpa. Donald Trump chciał zastąpić utworzenie państwa palestyńskiego tak naprawdę inwestycjami na terytoriach palestyńskich i przyległych. Trumpowi udało się doprowadzić do porozumienia między Izraelem a Bahrajnem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W tej chwili do tego porozumienia przystąpił również Sudan, to znaczy północny Sudan, ten arabski. Donald Trump zdecydowanie prowadził politykę, tak to nazwijmy, antypalestyńską, to znaczy zawiesił finansowanie autonomii palestyńskiej, a Biden teraz zapowiedział odblokowanie funduszy dla Palestyńczyków. I sprawa najważniejsza, ekipa Bidena wypowiedziała się za ponowną oceną sojuszu amerykańsko-saudyjskiego. A to tak naprawdę oznacza, że wraz ze zbliżeniem do Iranu nastąpi zdystansowanie się Stanów Zjednoczonych od Arabii Saudyjskiej, bo to oznacza ponowna ocena sojuszu z Arabią Saudyjską. Tym bardziej, że ekipa Bidena jest przeciwna wojnie, którą Saudowie prowadzą w Jemenie. I to jest punkt bardzo istotny, ponieważ Jemen kontroluje cieśninę, w sensie geograficznym oczywiście, cieśninę Bab el-Mandeb, czyli wejście na Morze Czerwone i dalej do kanału Sueskiego. I to jest istotna sprawa z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej, w zasadzie życiowa, ponieważ tą drogą Arabia Saudyjska eksportuje znaczną część swojej produkcji ropy naftowej. Koniec wojny z Hufi, czyli sojusznikami irańskimi, oznaczałby, że Iran może zablokować eksport ropy z Arabii Saudyjskiej. Jaka może być odpowiedź tutaj Arabii Saudyjskiej? No, zmiana sojuszy oznaczałaby zbliżenie Arabii Saudyjskiej do Chin i do Rosji. Ale również Izrael będzie musiał zbliżyć się do Chin i do Rosji jeszcze bardziej. Jak zbliży się do Rosji jeszcze bardziej, no to oczywiście gdzie są wspólne interesy izraelsko-rosyjskie? No w ataku na Polskę, rzecz jasna, i na interesy polskie. Dlaczego? Po pierwsze, to jest ta kwestia palestyńska. Po drugie, sam kandydat na sekretarz stanu, Blinken, jest w Izraelu oceniany jako polityk antyizraelski.
I tu warto zaznaczyć, że tylko Stanisław Dobrotliwy szuka wszędzie Żydów i jak już znajdzie jakiegoś polityka pochodzenia żydowskiego, no to jest bardzo szczęśliwy i nie wchodzi w takie niuanse jak orientacja tego polityka. A bycie Żydem no, nie jest wystarczające do określenia pozycji politycznej danego członka administracji amerykańskiej. I o Danie Shapiro już mówiłem. To jest dla Izraela no, rzeczywiście cios, taka wypowiedź o państwie palestyńskim. A teraz Blinken też jest oceniany jako polityk antyizraelski. No i pamiętajmy, sprawa najważniejsza dla Izraelczyków, którzy dążą do całkowitej kolonizacji zachodniego brzegu, czyli Judei i Samarii. Obama był przeciwny budowaniu nowych osiedli w Judei i Samarii. A pamiętajmy, że to porozumienie, które promował Kushner, zięcie Donalda Trumpa, zakładało, że część terytoriów na zachodnim brzegu, w tym Dolina Jordanu, zostaną włączone po prostu do Izraela, zostaną anektowane. Tak zostały anektowane oficjalnie wzgórza Golan. Więc to jest kolejny problem dla Izraela i kolejny powód, dla którego Izrael będzie no, nazwijmy to, kierował się w kierunku Rosji i Chin. Jeżeli chodzi o samą Rosję, to warto zaznaczyć, że ten zestaw, czyli Blinken jako sekretarz stanu i Jack Sullivan jako doradca do spraw bezpieczeństwa, zajmują pozycje właściwe wobec Rosji. To znaczy Jack Sullivan uważa, że między Rosją a Stanami Zjednoczonymi istnieje nieprzezwyciężalna różnica interesów, czyli każde ustępstwo wobec Rosji to jest po prostu przegrana Stanów Zjednoczonych. Nie można ustępować, to jest rywalizacja zero-jedynkowa, albo my, albo oni. I pamiętajmy, że Jack Sullivan brał udział w negocjacji porozumienia irańskiego. Czyli zbliżenie Stanów Zjednoczonych i Iranu, to oznacza oddalenie się Iranu od Rosji. A Blinken uważa z kolei, że jakakolwiek współpraca z Rosją musi być poprzedzona zmianą polityki zagranicznej przez Rosję. No to jest oczywiście niewykonalne. A zatem to, co można wspólnie zrobić, no, to są jakieś punktowe sprawy, czyli na przykład porozumienie w sprawie nierozprzestrzenienia broni jądrowej, z którego Donald Trump wyszedł, wyprowadził Stany Zjednoczone, ewentualnie zawarcie nowego porozumienia START. To są takie sprawy, gdzie można coś wspólnie zrobić, ale nie można traktować Rosji jako partnera, a zwłaszcza Putina, który jest notorycznym kłamcą, a jego reżim to jest banda po prostu złodziei, kleptokratów. Także jeżeli chodzi o sprawy rosyjskie, to tutaj zmiany na gorsze nie będzie moim zdaniem. Problem, który przed nami powstaje, to jest próba porozumienia amerykańsko-niemieckiego. I otóż przykład Palestyńczyków jest bardzo dobry, dlatego że pokazuje on, że kiedy Palestyńczycy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, bo Stany Zjednoczone zablokowały im fundusze, wypowiedziały się przeciwko koncepcji dwóch państw, Palestynie i tak dalej, to Palestyńczycy po prostu postanowili przetrwać. I są takie okresy w historii niekorzystne, gdzie zamiast okazywać nieustanną gotowość do porozumienia i prowadzić politykę tak zwanego niezadrażniania, prawda? Nie brońmy się za bardzo, bo się zdenerwują. Nie, trzeba po prostu takie okresy przetrwać. Palestyńczycy przetrwali i teraz, jeżeli ekipa Bidena dojdzie do władzy, no to będą dla nich lepsze czasy. I tak samo Polska musi ten okres ewentualnych negocjacji i porozumień amerykańsko-niemieckich przetrwać. A skoro jesteśmy przy Niemczech, no to warto zwrócić uwagę na dwa artykuły. Pierwszy to jest tego samego autora, który zachwalał i promował wystąpienie Annegret Kramp-Karrenbauer,
kiedy ona zaproponowała sojusz amerykańsko-niemiecki i to, żeby Niemcy były reprezentantem interesów amerykańskich w Europie, czyli po prostu, żeby Ameryka powierzyła Europę Niemcom, bez żadnych oczywiście gwarancji lojalności, oprócz dobrego słowa. No. Jak wiadomo, Niemcy służą z tego, że dotrzymują dobre słowo. I Andreas Kluth, właśnie mówił autor, tym razem zamieścił artykuł na Bloombergu, na portalu Bloomberg, w którym wzywa Angela Merkel, żeby nie ustępowała Polsce i Węgrom, bo Węgry i tak zostaną zmuszone do posłuszeństwa, gdyż potrzebują pieniędzy. Nie wolno im ustępować. Dlaczego? No, nie chodzi oczywiście tu o żadną praworządność, bo to jest takie tłumaczenie dla idiotów. Chodzi o budowę europejskiego państwa niemieckiego. I sprawę wyjaśnia jeszcze lepiej Stefan Cornelius, Süddeutsche Zeitung, gdzie on dzieli Europejczyków na dwie orientacje. Na nacjonalistów, no to są ci źli, prawda? Czyli między innymi Polacy, Węgrzy. I na integracjonistów. I nie chodzi oczywiście o żadną praworządność, tylko chodzi o integrację. A dlaczego jest ta integracja konieczna? No bo chodzi o zbudowanie właśnie państwa niemieckiego w Europie, które byłoby z kolei w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Przy czym ten blok niemiecki miałby dość skomplikowaną budowę, bo w centrum byłyby Niemcy, które same są państwem federalnym, a następnie szersze państwo federalne, w skład którego oprócz Niemiec wchodziłyby inne państwa wasalne o różnym stopniu suwerenności, no bo na przykład Portugalia miałaby mniejszą suwerenność niż Francja, tak? Czyli interesy francuskie byłyby w pewnym zakresie przez Niemców uwzględniane. Ale to, co jest istotne, Cornelius mówi jasno, że chodzi o integrację. I integracjoniści nie powinni tutaj ustępować. Dodajmy, że ta budowa państwowa byłaby dość skomplikowana, bo właśnie pod egidą Niemiec państwa Bałkanów Zachodnich, czyli Albania, Macedonia Północna, Serbia, Kosowo, Czarnogóra i właśnie Hercegowina podpisały umowę o planach stworzenia wspólnego rynku Bałkanów Zachodnich. Czyli byłaby to taka namiastka wejścia do Unii Europejskiej, czyli kolejny twór pod egidą Niemiec. A co z Polską i Węgrami w tej sytuacji? Otóż Cornelius proponuje, żeby 20 państw członków Unii Europejskiej zawarło porozumienie międzypaństwowe o powołaniu Funduszu Odbudowy, czyli tak naprawdę o budowie państwa federalnego, dlatego że ten Fundusz Odbudowy polegałby na wspólnym zaciągnięciu kredytów i potem wspólnym ich spłacaniu, czyli podstawowa rzecz w federacji, budżet federacyjny by w ten sposób powstał. Przy czym to nie jest tak, że byłoby to porozumienie wewnątrzunijne. Byłaby to kolejna instytucja pozaunijna. Po prostu 25 państw na czele z Niemcami zawiera porozumienie o utworzeniu tego wspólnego budżetu, czyli Funduszu Odbudowy i wspólnie zaciąga kredyty, które będzie musiało spłacać. A Polska i Węgry są członkami Unii Europejskiej, ale w skład tego państwa federalnego nie wchodzą, ponieważ nie zaciągają wspólnie kredytów z pozostałymi 25 państwami. Także mamy tutaj jakąś wielowarstwową budowę państwa federalnego w Unii Europejskiej. Oczywiście ten pomysł służy wyłącznie temu, żeby zmusić Polskę i Węgry do posłuszeństwa i narzucić integrację. A ta praworządność rozumiana oczywiście tak jak będą ją w danym momencie chciały zrozumieć Niemcy, jest tylko instrumentem. Ale już w tej chwili nikt nie ukrywa, że chodzi o integrację. No i jest to rzeczywiście rozwiązanie logiczne, bo jeżeli Niemcy mają sprawować władzę w Europie i być w tandemie ze Stanami Zjednoczonymi, no to muszą to państwo federalne stworzyć.
I z tego punktu widzenia, na przykład pomysł profesora Miszczaka, że to Polska i Niemcy razem powinny być instrumentem polityki amerykańskiej w Europie, jest całkowicie wzięta z sufitu. Moim zdaniem tutaj dało sobie znać teorię Zychowicza o tym, jak to Polska powinna z Niemcami zawierać sojusze. Oczywiście to było wszystko, jak już mówiłem Państwu, w takich dekoracjach 1939 roku, ale przecież nie chodzi o ten 1939 rok, tylko chodzi o czasy współczesne. Tak? Gdyby integracjoniści wygrali, to po prostu Polska zamienia się w Deutsche Ostgebiet Polen i nic poza tym. Taką marchię bez znaczenia, która stanowi dodatek do właściwego państwa niemieckiego. Jest jedną z wielu marchii w Europie. Przy okazji warto zaznaczyć, że kiedy Hitler budował swoją nową Europę, to plan przewidywał podział całej Europy, chciałem powiedzieć Unii Europejskiej. To plan przewidywał podział Europy, tej opanowanej przez Hitlera, na 50 gałęzi, czyli takich półautonomicznych okręgów. No więc można powiedzieć, że plan jest w realizacji. Dziękuję Państwu.